Epidemia koronawirusa ma także wpływ na eksport mięsa wołowego, a ten drastycznie spada. Tylko do Włoch spadł w ostatnich tygodniach prawie o 25%. To może być dramat dla polskich producentów wołowiny, bowiem od lat 80% tego mięsa Polska produkuje na potrzeby odbiorców zagranicznych. Problemy z eksportem polskiej wołowiny trwają już od kilkunastu miesięcy. Teraz jeszcze bardziej się nasiliły, a cena kilograma wołowiny w skupie spadła nawet o 2 zł. Już od dłuższego czasu ta sytuacja stała się dramatyczna. Jakby się cofnąć czasem, to od momentu, kiedy został wprowadzony zakaz uboju rytualnego w kraju naszym, zaczęły spadać od tego momentu jakby w sposób naturalny ceny bydła. Zostało to wykorzystane przez kupców jednak z krajów drugich i trzecich, dlatego że jak wiemy, no, wołowina w naszym kraju na potrzeby własne spożywamy około 20%, 80% to jest eksport. W kraju też drastycznie spadło zainteresowanie konsumentów wołowiną. Wołowina w zasadzie nigdy to bardzo nie szła. Mięso generalnie zmniejszyło się, sprzedaż mięsa, a wołowina absolutnie teraz stanęła. W ogóle nie ma zainteresowania wołowinką, choć jest piękna. Grzegorz Kopacki, przedsiębiorca rolny z Proboszczowic w powiecie sieradzkim, produkuje rocznie około 270 sztuk bydła wołowego, głównie rasy limuzena. A żeby taką sztukę sprzedać, trzeba ją hodować do wagi 700-800 kg. Tej hodowli nie można zamknąć z miesiąca na miesiąc. Jest to okres, który trwa około 2 lat i my w tym czasie po prostu z tym bydłem zostajemy. No, 2 lata temu można było powiedzieć, że to jeszcze było jako tako. W tej chwili jest to sytuacja dramatyczna. Nie wiem, czy nie będziemy się zastanawiali nad tym, żeby tą ilość zmniejszać. Żeby produkcja bydła wołowego była opłacalna, kilogram w klasie R powinien kosztować przynajmniej 8,50 zł, a w klasie U 9 zł. A ceny spadają już od 2 lat. Za byka w klasie R, którego można było sprzedać za 8,30, 8,40 za kilogram, w tej chwili możemy dostać maksymalnie między 6 a 7 zł. Nie? To już tutaj, drodzy Państwo, trzeba zauważyć, jaka to jest skala. A producenci już odczuwają spadek eksportu wołowiny. Oczywiście, no, do tej pory duże zainteresowanie to było z Włoch, z Izraela, z krajów arabskich. W tej chwili, no, w związku z tym, że no, nie można się przemieszczać, no, zainteresowanie spadło praktycznie do minimum. Także to jest głównym czynnikiem też spadku ceny. No. Jak tak dalej pójdzie, producenci bydła wołowego będą drastycznie zmniejszać stada. Na zwyżkę ceny się nie zanosi, natomiast nadchodząca susza zwiastuje coraz większe problemy z paszą.